Dzień dobry, 19 lutego, godzina 9.21, poniedziałek. Na 11 mam awizację na zrzutkę, więc robimy sobie śniadanie. Pościelimy, żeby czuć się, słuchajcie, jak w domku. Tak. Chlebek. Teraz do lodóweczki. Coś dobrego zjemy. Z salami. No i co? I masło. Albo jeszcze kurde z takim łociatym. Zobaczymy jeszcze. Może serek łociaty. To się doje do końca. Dobra. Robię sobie śniadanko, słuchajcie. Sterek z salami. Dzisiaj już mam ogarnięty jeden przerzut. Więc zobaczymy. Podobno miało być jeszcze dwa przerzuty, ale jak to z tym będzie, to nie wiem. Dobra, użyjemy sobie kury tego łaciatego zamiast masła. Zapomniałem wyjąć masło. Będzie lodowate. No więc robię podobno dwa przerzuty. Jeden przerzut już mam zaklepany. Tam już parę razy też już byłem, więc wszystko wiadomo, o co chodzi. Ładuje się bokiem. Lewym, a zrzutka, powiem wam, że dla mnie to będzie nowość, więc nie wiem, dokąd jadę, czego się tam spodziewać, ale dam radę, nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie zjem śniadanko i zgadamy się później, nie? Myślę, że nie wiem, przy rozładunku albo w drodze do załadunku, bo w sumie na rozładunku nie ma nic ciekawego, bo siedzisz w kabinie. No i w sumie tyle, więc... O, ja już pod rampą stoję. Już pod rampą stoję, słuchajcie. 2,5 godziny. Przyłączyłem sobie na młotki. Młoteczki niech się tam te 5-10 minut zrobią. I tak jeszcze na chwilkę na parking zjadę, żeby wysłać dokumenty. I będę cisnął na załadunek. Mam 110 km do przerzutu po Belgii. Więc zrobimy jeden przerzut. Rozładunek będzie tam, no 110 km mam do załadunku, tam okolica Antwerpii, a rozładunek mam, już wam mówię, bo już sobie sprawdzałem, okolice Brukseli, Sint-Niklaus mam załadunek, okolice i kawałeczek za Brukselą w kierunku Liège mam zrzutkę, ale bliżej Brukseli. I tak to wygląda, słuchajcie, przed 11 podjechałem, 13.30 mamy aktualnie i tak ten czas leci, słuchajcie, a ja jeszcze nie zrzucony. Linkę celną już mam zwiniętą, za długie prześcieradło mam, będę musiał poprawić, no tu widać, no, a dobra, pilot schowam, no ten Tadeusz już wyjeżdża, no nic, co zrobić. No to co to? No to wydruk od odbioru auta. Muszę go zostawić przez miesiąc. Później dam do biura. Tu wydruk. Aha. Fałdu. Zaraz pan z rampy zakiwa albo przyniesie mi dokumenty. No i tyle. Będziemy cisnąć na załadunek. Mam jeszcze awizację na rozładunek na 17, a ja na załadunku będę aktualnie, jakbym teraz w tej chwili wyjechał, byłbym o 15.06. Kiepsko to widzę, chociaż może by się udało na tą 17 punktualnie być na rozładunku, no ale wiecie, się okaże. Teraz jestem na załadunku, bok otwarty, bo tak trzeba. Zobaczcie, nowka sztuka, nieśmigana. Czekamy. Na SMS-a. No, ale tak wyglądam. Kurtka przeciwdeszczowa i kask. Jak nie belka, to co innego. Zaraz zobaczycie co. Znów jakieś szkody. Pierwsza trasa.
Patrzcie, tu powinna być taka rączka, którą wkładacie później tam, jak zamykacie, jak otwieracie paleciarę. Chodzi o ten dzyndzel. Tu mamy z prawej strony, nie? Paleciarę. I to k***a. Ale zobaczcie jakie to, dobra. Bo ja tak położyłem na szybko deski, ale nie wiem, nagle takie jeb. Nie wiem, musiałem zawadzić może, ale to k***a. No jak? No nie wiem, k***a. Nie wiem, nie wiem. Dobra, byłem za potrzebą. Szybka, szybka potrzeba. I no nic, wziąłem, jak zjadę w piątek, będę się ładować w Poznaniu, to będzie to zrobione. Dobra. Spadam szybko dokumenty i lecimy z tematem. I tak widzicie, o, niestety znów jakieś szkody. Kurde, a to nie moja wina, kurde, zawsze kładę, powiem wam, zawsze kładę deski aluminiowe, co się daje, wiecie, wzdłuż plandeki, nakłonice, zawsze, w starej naczepie to samo. I kurde, co? A teraz, no lipa, po prostu nagle takie jep, mówię, co się dzieje? A ja patrzę, a tam brakuje elementu i tak coś jest luźne, patrzę, kurwa, w ręce trzymam ten taki ten dzyndzel, nie? Mówię, ja pierdolę, nie? Sorry, że tak przeklinam, ale pierwsza trasa i już moje nerwy, nie, nie, powiem wam, za dużo trochę tego. No ale co zrobić? Dobra, to musiałem jeszcze założyć jeden pas. No dobra, nie ma czasu, czas goni. Mam wizację na 19, a będę 19:10 podobno, więc jest lipa straszna. No ale nic, co zrobimy, nic nie zrobimy. Dobra, szybko dokumenty, adres już mam, 64 km i lecimy zrzucać. No nic, czekamy, zameldowany, tutaj o, na tym ekranie pokaże się numerek mój, który brzmi o tak, to wtedy wjadę. Spóźniony, miałem mieć awizację, datę delivery zone na godzinę 17, no, a przyjechałem 19:15. Spedytor mi zmienił awizację na 19, a i też się spóźniłem. Oczywiście nie z mojej winy, no ale nic, czekamy, nie wiem, może włączę sobie, kurczę, TV-ka albo co. No nic, poczekam 15-20 minut, jak się nic nie będzie pokazywało, to po prostu włączę sobie telewizor i będę czekał, jeśli w ogóle mnie dzisiaj zrzucą. Ale jak dostałem kartkę, no to mam nadzieję, że mnie zrzucą, co nie? Nic, zobaczymy jak to będzie. Jestem w browarze belgijskim, więc no, czekamy. Dojechałem do miejsca załadunku. Pamiętacie to miejsce? Stałem tutaj tak jak ten zielony i miałem bok otwarty. No, więc się zrzuciłem, ale zobaczcie, która godzina. No, dopiero co kręcę pauzę, 8 minut. No, masakra totalna. O, ale najważniejsze, że już stoję. Pauza, coś zjemy. Odpalimy sobie TV-ka i będzie git. O, powiem wam normalnie, dobrze, że ten dzień się skończył. W sumie dzisiaj się nie było dużo roboty, ale co? No, rzucałem o tej 11 w Zeebrugge. Długo mnie zrzucali, bo wyjechałem dopiero około 14, więc 3 godzinki. A wyjechałem przed 11. No i co? No, dojechałem na miejsce załadunku, czyli tutaj. Załadowałem. I co? Uszkodzili tą, kurczę, tą mówcie, tą do tego,
Sorry. Już troszkę zmęczony i tak widzicie. Mam nadzieję, że następny dzień, w sumie dzisiejszy dzień po 9 godzinach pauzy będzie mniej pechowy, bo dzisiaj tak, deska aluminiowa lekko uszkodzona. Słuchajcie, niby nic, ale to jednak nowa naczepa, prawda? Więc tak no, mnie to trochę boli, oczywiście to nie moja wina, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Ale powiem wam tak, jestem mega w ogóle zdziwiony, że ten języczek, tak to nazwę, od paleciary się w ogóle ułamał. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Może tam nic nie dokręcili tych śrubek czy coś, po prostu to puściło pod leciutkim ciężarem. W poprzedniej naczepie co chwila tak kładłem te deski aluminiowe i nic się nie działo. A tutaj tylko cyk, położyłem trzy, nagle coś takie walnięcie, nie? Jakby coś pękło. Mówię, kurde, co się stało, nie? Tak patrzę, że tak powiem, dotykam tą paleciarę, tak patrzę, o, coś się przesunęło, nie? Ja wyciągam, a tu mi właśnie ten taki języczek, no pokazywałem, widzieliście na pewno w poprzednich ujęciach, no tą rzecz, o którą mi chodzi, nie? Dobra, szybki jakiś odcineczek. Może Lombard życie pod zastaw. A co? Co prawda już skończyłem, czy nie skończyłem tego odcinka? No. Coś zjem i do spania. Więc co? Dobranoc. I widzimy się za 9 godzin. Yo. Dobrego dnia. Mamy wtorek, 20 luty. Towar załadowany. Pokażę wam, o co mi chodzi. Widzicie? Tu mi wywaliła. A tutaj. I ją się tutaj wsuwa. No, i dlatego tak muszę paleciary mieć. Ale spoko. No. Taka prowizorka. Bo jadę z tym tylko ile, zaledwie tam chyba 50 km. A goście oczywiście w środku, nie będę pokazywał. Powiedział, że no, że parking. I wtedy zabezpieczyć towar. No bo widzicie, desek rozporowych nie włożę, nie? Tu jest jeszcze w miarę ok, tam ok, ale tutaj no nie było opcji. No i dupa, nie wiem. Normalnie już drugi raz musiałem zabezpieczyć towar z tyłu pasem, ostatnio też. Nie wiem, czy to po prostu, nie wiem, jakieś inne palety czy coś, no ale to kurde zwykłe palety są. No ale nic nie zrobimy. Może tak miało być po prostu, albo moje niedopilnowanie w sumie. Dojeżdżamy do Antwerpii. Półtorej godziny oczekiwania. Byłem drugim autem w kolejce. Jedno było pod rampą. Jedno już czekało, no ja byłem drugi. W sumie myślałem, że byłem pierwszy. Myślałem, że to auto, nie wiem, czeka gdzieś indziej na załadunek albo gdzieś bokiem, coś. No niestety nie. No ale wszystko, można powiedzieć, idzie wszystko zgodnie z planem. Mamy aktualnie godzinę 14:30. Zrzucają i mam podlotu tam, nie wiem, 30 km. Jutro na 6 rano załadunek i ładujemy do Polski. Big baggy, 24 tony, więc zobaczymy Mercedesika, jak sobie daje radę z 24 tonami. Oczywiście nowy silnik, 480 koni. Ja wcześniej, jak pamiętacie, może jeździłem Actrosem, jeszcze z kamerami. Też miało 480 koni, ale Actrosem już bez L-ki, a ten jest z L-ką, więc może jest jakaś poprawa. Zobaczymy. No.
to się szanuje, słuchajcie. W Belgii przywiozłem palety. Całą naczepę załadowaną paletami. I co? Zrzutka z rampy. Elegancko. Tymy. Pyk. 20 km. Bądź 26. Ale dobra, pojedziemy sobie tutaj te 20 km. Tą traską, co Tom zaproponował. Dobra. No, 20 km. Spoko. Widzę, że najpóźniej 15.30, czyli za godzinkę i będziemy... O, niech będzie, dobra, niech będzie ta 16 i już będziemy sobie na stacji bądź na parkingu, zobaczymy. No, tutaj miły pan niech sobie zrzuca. Nawigacja, jak widzieliście, ustawiona. Jutro 6 rano awizacja. Na załadunek, myślę, tak nie wiem, koło 8 skończy się ładować i myślę, że będzie elegancko. Będę mieć całą środę praktycznie, więc w środę sobie pójdę na 10 godzin jazdy albo na 9, zobaczymy, nie? Już o te, wiecie, tam 100 km, niecałe 100 km, czy tam 80-70 nie chodzi. No i to jutro może sobie nawet dolecę do Słubic, na Świecko, na Dużego Orlena. No. Ale Grzesiu też ładuje blisko mnie, tylko że on ma awizację na 8 chyba. Ma być przed 8, więc myślę, że koło 8 ma właśnie awizację, albo w ogóle nie ma awizacji. No, ważne, żeby go tylko szybko załadowali i będziemy cisnąć razem. Grzechu ma rozładunek w Bydgoszczy, ja we Wrześni. No i razem w piątek ładujemy Tarnowo Podgórne i na Belgię, okolice portu, Zeebrugge. No więc myślę, że będziemy jechać razem. Ja najwyżej tam z godzinkę na niego poczekam, czy tam półtorej, i będzie elegancko. Albo nawet nie będę musiał na niego czekać. Jak będę w domu, to sobie Netflixa ogarnę. Mam nadzieję, że mi desek nie uszkadza, nie? Oby nie, kurde. Ja już rozładowany, zobaczcie, co dostałem w Belgii. Elegancko. Super. Zobaczcie, taki mały prezent, a jak cieszy, co nie? No dobra, to co? 20 km. I rura. Zobaczcie, Burger King. Hotel i parking dla dużych, blisko centrum, fajna miejscówka, może nie na weekend, ale no, ja wam pokażę w sumie, ja stoję przy krawężniku, tylko od prawej strony, żeby łatwo mieć do wyjazdu. No tak, jest gwiazda. Dobry, 21 lutego, środa, tak, chciałem się wykąpać, ale oczywiście kolejka, 3 kierowców, o, patrzcie, no moi na ciebie, he, osio. Miałem w planie się wykąpać, ale niestety nie ma opcji, no nic, bo Grzesiu w ogóle tutaj stoi, poszedł się kąpać, ale no jak widzicie, wracam do dwóch kierowców. Za bardzo nie ma czasu, bo trochę nam się śpieszy, jak to zawsze. Ale nic. Grzechu zaraz spod prysznica. Opa! Wraca. No, a ja do niego idę i poczekam przy aucie. I zobaczymy, czy wszystko dobrze. Wiecie, o co chodzi. Czy nie ma najechania na krawężnik i tak dalej, i tak dalej. No Grzechu,
dowiemy się. Daj mi chwilę. Dobra, zamknięte. I zamknięte. O tak. Nie ma Grzysia? Nie ma jeszcze. Kąpi się. A tu Maniuch. Proszę bardzo. Idzie uszanowany. Siema, siema, 22 luty, czwartek, ruszamy po dziewiątce. Grzechu, przywitaj się z moimi widzami, siema, siema. Powitać dobrych ludzi, którzy obserwują Staszka, dzień dobry, szczęść Boże, witam. No, my zaraz ruszamy. Za chwilkę, 5:41, ruszamy. I rura, ogień. Grzesiu jedzie do naczepa Schmitz. Jedzie Grześ. Podrzyd 76 km. Tarnowo Podgórne, rondo. Zajedziemy się zatankować na Mola w Poznaniu. I co? I każdy będzie cisnąć w swoją stronę. Tak to wygląda. Ja rozładowany i zasuwamy do domku. Jutro załadunek w Tarnowie Podgórnym i lecimy do Zeebrugge i zobaczymy. Albo Grzesiu dojedzie, albo nie dojedzie. Albo jutro pojedziemy razem, albo osobno. Ale to wszystko zobaczymy, bo sami też nie jesteśmy pewni. Jak Grzesiu dzisiaj by przyjechał na bazę do Jasina, czy tam do Swarzędza, czy do Poznania, czy tam do siebie, to lecimy jutro razem, ładujemy się i lecimy razem do Zeebrugge.